Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj zagram sobie w dominację na mapie Zagubione Wyspy. Jest to akurat fajna rozgrywka, ponieważ gramy na takim małym statku, więc jest to rozgrywka na takie małe odległości, średnie. Ja akurat gram na serwerze 32-osobowym, który jest jeszcze niepełny, więc bardzo fajnie. Niestety, fajnie, że dymny ten granat rzuciłem. Niestety gram na serwerze amerykańskim, mam duży ping, a gram na tym serwerze tylko dlatego, ponieważ nie ma europejskich serwerów na tej mapie z tym trybem, które byłyby 32-osobowe. Są serwery 64-osobowe, ale wtedy tutaj jest taka rzeźnia mała i nie da się normalnie grać i nagrywać. Więc musiałem wybrać jakiś amerykański serwer z oceanu, żeby sobie na nim normalnie zagrać i coś nagrać. Gram medykiem. Myślę, że to... O, dobra. Z tyłu ktoś mnie zabił. Gram medykiem. Myślę, że jest to taka dobra klasa na taką małą mapę. Można grać jeszcze technikiem, wybrać jakiś karabinek. Albo broń... A nie. To z karabinki są dla wszystkich, ale... Broń PDW można wybrać. Wsparcie też może tutaj fajnie pograć z jakimś, nie wiem, AWS jest dobre na tą mapę. Zwiadowca raczej tutaj nie ma nic do roboty na tej mapie, ze względu na to, że jest ona mała i... raczej headshotów tutaj nie będziemy strzelać. O, dobra. Dobrze, że mi kosy nie dał. Gram często w tym trybie, na tej mapie. Jak już mówiłem, ze względu na to, że jest ona mała. A jak wiecie, małych map w Battlefieldzie 4 nie ma. Są duże mapy, praktycznie na każdej mapie jest helikopter, co mi osobiście nie pasuje. Na szczęście teraz w tym kolejnym dodatku Zęby Smoka, czy jakoś on się nazywa. Nie wiem. Coś tam ze smokiem. Jest, ale ten dodatek ma być wreszcie taki fajny, po mojemu można powiedzieć, czyli jakaś tam walka w mieście, czy w jakichś tam ruinach, coś takiego ma być podobno. Jeszcze tego nie potwierdzono, ale gdzieś tak czytałem, że takie mają być mapy. Ponoć będą to mapy podobne do dodatku z Battlefielda 3, czyli Battlefield 3 Aftermatch. Chyba tak się to wymawia. O, same granaty lecą. Ja niestety mam granat dymny przy sobie, ponieważ ostatnio grałem na metro, a tam granaty dymne się przydają dość często. Na tej mapie chyba się raczej granat dymny nie przyda. Okej, trzeba uciec. Z tej strony wyjść. Jeszcze trochę bym je zabił. Okej, apteczkę sobie rzucę. Lecimy na punkt A. No tutaj przejmę, już to widzę. Więc tutaj na dół sobie zejdę. Na punkt B. No troszkę niebezpiecznie się zrobiło. To jesteś mój. Tam chyba ktoś był jeszcze, więc granat sobie rzucę. Ach, nie, no jak go nie zabiłem? Kubu S. Ale tutaj się odrodzę. A, albo i nie. Czy tam jest wróg? Jest i wróg. Okej. Czy tutaj jest czysto? Chyba nie. Okej,
Ach, dawno. Skończyła się dominacja w tym miejscu. O, tutaj ktoś jest. Granat. Jeszcze jeden granat. Troszkę się podleczę. Wycofam. Czy tam ktoś jest? Jest jeden koleś. Już go nie ma, zabity. Jeszcze pewnie ktoś jest. Nawet kilku. Dobra, ucieknę troszkę tutaj na górę. Muszę się podleczyć. Czy tu ktoś wyjdzie, czy nie? Oczywiście. Tutaj łatwe jest zabójstwo w tym miejscu. Jeszcze ktoś jest? Nawet kilku. Przynajmniej mogę kogoś uratować. Myślałem, że ktoś pilnuje tej lewej strony. Wow, ale ładnie dostali. Dobra, gdzie ja jestem? No, przejmujemy. Jest chyba czysto, tutaj też. Okej, przejęty punkt. Tutaj pobiegnę, tutaj ktoś jest. Dobra. Tutaj na dole ktoś jest. Jeszcze jeden. Zabity, dobra. Jeszcze ktoś tutaj na pewno jest. Bo i nie. No dobra. Trudno. No tutaj... Ktoś tu jest oczywiście. Koleś ma 7.21, niezły wynik. No widać, że 8 level ma dopiero, to pewnie zaczyna grać. W Battlefielda to się troszkę nie dziwię. O! Tak, granat rzucam. Ale przynajmniej zabiłem go. W złym miejscu zacząłem rzucać granat. Ale przynajmniej go zabiłem. Można powiedzieć, jeden na jeden wyszło. Jakaś apteczka by się przydała. Ta apteczka. Panie mi tutaj zabijają. Tam jest koleś. Granat. To troszkę niebezpiecznie. No cóż, ciężko jest, ciężko. Nie powiem, że łatwo tutaj mamy.
z drużyną. No to tutaj jest czysto, więc można na A pobiec. Czy tu ktoś jest? Chyba nie. O, jest jeden koleś. A, super. Przynajmniej asystę mam. No uciekłem to troszkę. A czy tam granat? O! Nie widziałem go. A, pobiegnę. Albo i nie. No, no to zabiłem przynajmniej. O, ale mi heada załatwił. Dobra, przynajmniej z noża go zabiłem. Czy tam ktoś jeszcze jest? Chyba tak. O, ale mnie zabił. No ale przynajmniej z noża kogoś zabiłem. Co jest dobrze. Jeszcze nie mam gdzie się odrodzić. Wycofaj się, wycofaj się. Trzeba ich od góry wziąć i okrążyć. Na dwóch położyłem. Mało życia mam, ale dałem radę. O! Teraz nie dałem. Dobra. Ktoś mnie tutaj uratował. Bardzo dziękuję. No tak, jestem inżynierem. Dobra. Pobiegnę na punkt A. Może się uda teraz. W miarę bezpiecznie. Przyjęliście, przyjęliście. Dobra. Pobiegniemy dalej. Może tutaj ktoś będzie na dole. Tutaj jest chyba czysto. Chyba tam na górze mają problem. Więc no tak, przejmują nam A. O! Saiga! O, super.
Znowu Saiga. No tutaj był koleś, tutaj pobiegł. Pójdę na górę. Może tutaj też ktoś jest. Punkt C jest do przejęcia. O, plus tutaj jeden do zabicia. Ja się to troszkę wycofam. Nikogo nie zabiłem granatem. Myślałem, że tak ładnie pójdzie, ale... Uleczy się tutaj te troszkę. Przeładuję broń. Co tutaj się dzieje? Tutaj biegnie jeden. Tu zaraz pewnie ktoś wyjdzie. Albo i nie. No, czas się ruszyć. Punkt A chyba jest czysty, więc można przejmować. Nawet nie zdążyłem przejąć. O, super. O, przynajmniej żyjemy. Czy tutaj ktoś jest? Jest jeden koleś. Co tu się dzieje w ogóle? Auć, teraz zginę. Dobra. Gdzie tu pobiec? Tu jest jeden. Tu jest drugi. Obok jest trzeci. Ale asysta tylko. Czy tutaj na górze też ktoś jest? Chyba nie. Tutaj czysto przejmujemy, chociaż nie, ktoś tu jest. O, tutaj ktoś atakuje. O, super granat. Tutaj czysto. Od tyłu też nikt nie atakuje. Tylko tutaj ktoś jest. Ciężki meczek, mały. Ale lubię tą mapę, fajnie się tu gra. O, w tył. Dobra, koniec będzie rozgrywki zaraz. My to na pewno przegramy, bo 30 tiketów nam zostało, więc nic z tym nie zrobimy.
z taką małą ilością. Więc pokazałem wam rozgrywkę wtedy Wiedominacja na mapie Zagubione Wyspy. Jedna z fajniejszych rozgrywek, jaka jest jak na razie moim zdaniem w Battlefieldzie. Fajna mapa, mała. Dobra, to byłoby chyba na tyle. Chyba się już nie odrodzę nawet. 7 tiketów zostało, więc to prawie nic. Tutaj może jeszcze kogoś zabiję? Chyba już nie. 3 tikety, 1 i 0. Dobra. Mój zespół przegrał, jaka szkoda, ale dobra. Raz się wygrywa, raz przegrywam. Dobra, więc dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Kolejny filmik będzie z podobnej mapy, z też najnowszego dodatku. Mapa też będzie w trybie Dominacja i też będzie taka mała. Więc zobaczycie, jaka to będzie mapa w następnym filmiku. Więc dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce.